być sybirakiem to nie jest po prostu jakieś takie uznanie. No w tej chwili może nas szanują, ale dla nas to jest straszne przeżycie. Przeszliśmy całą gehennę na Syberii, 6 lat i 4 miesiące, prawda, i staramy się jakoś krzewić to wśród dzieci, wnuków, a przede wszystkim wśród młodzieży. Jak mamy wsadzili za to, że nie chciała podpisać tam i oddać paszportu, żeśmy z babcią zaczęliśmy chodzić na żebry. Wtedy babcia z zmęczenia i z trudu upadła i ja zacząłem plakać, zasnąłem i tym sposobem znalazłem się później w domu dziecka. Dom dziecka to jest, tego się nie da opisać, co, jak to było. No i późniejśmy przyjechali przez Czerwony Krzyż i żeśmy, babcia nas, mama nas odnalazła w Szczecinie. Chyba ja nie wiem, czy w Polsce ktoś robi, jedynie w Polsce robi drogę krzyżową sybiracką w kościele garnizonowym. To do tego stopnia, że na mojej drodze krzyżowej, bo to na faktach fantastycznych, te 15 stacji, to nieraz więcej przychodzi niż na mszy. Tyle ludzi do mnie przychodzi, jak telewizja, czy ktoś jego, to po prostu są tego. Oprócz tego chyba też tak samo, już myśmy zostali. Jestem głównym organizatorem wywaru zjazdu sybiraków. Mam ponad zawsze setkę osób, to już będzie zjazd 18 robię. Przyjeżdżałem nawet 6,5 tysiąca z Kazachstanu, rodziny sybirackie. No w tym roku nawet od Łukaszenki żeśmy mieli takiego historyka. W lutym nas wywozili, to pomagała mamusi i przyjechał jej syn. Jej syn i mamo, pakuj się, no, co pytanie zadawała, nie pytaj mamo, tylko się ubieraj szybko. No i później za chwilę przyjechali po nas. No mamusie gnali do roboty cały czas, ja byłam, miałam 10 rok życia, to byłam całym gospodarzem w domu. Musiałam pomywać, rzeki, wodę nosiłam, tam akurat było kilometr do rzeki. I to wszystko musiałam sprzątać. Brat najmłodszy był 3 lata, 7 lat młodszy, miał 3 latka. To ja go opiekowałam się nim. I tutaj brat siedzi też tam, 2 lata ode mnie młodszy. To też tych dwóch braci miałam pod opieką. A starszy brat ode mnie rok, to chodził z mamusią pomagać mamusi w lesie, bo trzeba było 3 kubometry drzewa ściąć. Na metrowe kawałki porąbać, popiłować i poukładać to wszystko. Gałęzie też to była norma, jak nie robiła mu się normy, to do kozy zamykali na noc, nie puszczali do dzieci. To jest straszny głód był, to było 40 deko chleba i nic więcej poza tym na tym Uralu, tam Mołotowska obłość. Ja bardzo kochałam, miałam książeczkę, jeszcze taka jedna pani, która nie pracowała, to śpiewała pieśni. Też. I tak w ogóle czułam, że jak się pomodlę, to mam lepszy dzień. I także to mi pozostało. To modlitwę to żeśmy się modlili zawsze. Chodzimy do szkół na lekcje historii i każdy opowiada o sobie po szkołach. No, przeważnie te podstawowe albo względnie licealne. Na lekcjach historii opowiadamy swoje wrażenia, swoje przeżycia. No, na Syberię mogę się pochwalić, jak czekaliśmy na wagony Andersa, na Ptaszpięcie, na peronie 7 dni pod gołym niebem. Mama poszła po kipiatowcze gorącą wodę. W tym czasie jakiś szubrawiec leciał z nami, bracza z lodóweczki i ukradł nam całe jedzonko. Byłam zmuszona chodzić i żebrać. Panie, daj kusoczek chleba. Pracuję na parafii w mieście, które ma 220 tysięcy, ale tak naprawdę parafian jest około 200. Praktykujących regularnie jest 50 osób, które przychodzi w blisko do kościoła i wokół są Rosjanie na terytorium 240 tysięcy kilometrów kwadratowych, pozostali, do których docieram przynajmniej raz w miesiącu z mszą świętą, z katechizacją. Są też siostry zakonne u mnie, pracują siostry z Korei. No i tak samo pomagają w duszpasterstwie, równocześnie zajmują się chorymi, tudzież jeszcze innymi pracami, na przykład szukają biednych dzieci w szkołach miejscowych i starają się pomóc im w nauce,
też pomóc jakoś materialnie, na przykład przez koszulki czy jakieś takie rzeczy drobne, które można by tam ich podarować. Co ciekawe, na przykład moją radością to są miejscowe plemiona, to nie tylko Rosjanie, to nie tylko potomkowie Polaków czy tam Niemców, ale na przykład u mnie są Kumandyjcy, mieszkają niedaleko w Bińska i to są, już mam parafię wśród Kumandyjców i także Altajców, którzy przychodzą. My, chociaż ja jestem Polakiem, to nie przyjechałem tam do pracy tylko dla Polaków, ale dla wszystkich, którzy mają rosyjski paszport, a to są jest bardzo dużo różnych narodów, więc i do nich też kierujemy słowo i Pan Bóg działa już potem dalej.